Pani poseł Małgorzata Tracz. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Myślę, że to nasze dzisiejsze posiedzenie komisji na ten niezwykle ważny temat to przede wszystkim powinien być głos mieszkańców i mieszkanek gmin Drelów, Sosnówka, Kodeń, Leśna Podlaska, ale korzystając z informacji, które dostarczyły ministerstwa, mam kilka pytań. I pierwsza grupa pytań dotyczy prac nad projektem ustawy o minimalnej odległości od planowanego przedsięwzięcia. Widzimy, że te prace trwają od 2019 roku, czyli już prawie 4 lata i tak naprawdę dalej nie ma finału tych prac. Widzimy, że są teraz według informacji podanej na etapie uzgodnień międzyresortowych, ale to też chyba oznacza, że tej ustawy się nie doczekamy. Być może to nawet lepiej, dlatego że odległości, które tam są planowane, to przy ogromnych fermach przemysłowych 500 metrów, a mniej przy tych mniejszych fermach przemysłowych. Nie ma więc uwzględnionych tych najbardziej oczywistych czynników, tak? Zarówno odoru, jak i kwestii plagi owadów, kwestii zanieczyszczenia wód gruntowych, środowiska. Ludzie po prostu nie chcą i nie powinni mieszkać w takich okolicach. Wiemy, że taka rekomendowana albo przyzwoita minimalna odległość to byłoby 2000 metrów, taka minimalna, ale ja myślę, że nawet można pójść tutaj, powinno się pójść tutaj dalej, czyli te 3000 metrów, bo wiemy, że obszar zapowietrzony to są na przestrzeni 3 kilometrów. To też pokazuje, że w tym projekcie ustawy odległościowej nie tylko trzeba zwiększyć te odległości, ale także jasno wprowadzić dekoncentrację ferm przemysłowych, żeby one nie były jedna obok drugiej, bo to nie chodzi tylko o sąsiedztwo od budynków użyteczności publicznej, od domów, ale także pomiędzy fermami, bo widzimy, że te przypadki epizodyczne się po prostu zdarzają i ptasia grypa zbiera swoje żniwo. Więc tu moje pytania właśnie z tego zakresu do ministerstwa. Czy rozważa ministerstwo wprowadzenie jednak 3000 metrów odległości, kwestie dekoncentracji i czy w tej ustawie udałoby się jeszcze dać takie zapisy, które niestety nie przeszły, choć jako Koalicja Obywatelska je zgłaszaliśmy przy ustawie o planowaniu przestrzennym, a mianowicie chodzi o to, że w momencie, kiedy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to nie może powstać ferma przemysłowa, bo w tym momencie to wszystko leci na WZ-kach, mieszkańcy po prostu nie mają żadnej możliwości działania, więc myślę, że jeśli chcemy dobrze zrobić tę ustawę odległościową, to te trzy postulaty są konieczne. I teraz druga kwestia, którą chciałam poruszyć. Pan minister troszeczkę ją zaadresował, ja jednak chciałabym do niej wrócić, bo mamy miliony właścicieli kotów, którzy są po prostu przerażeni obecnie. Ja tutaj chciałabym mocno skrytykować bierność ministerstwa oraz odpowiednich służb w momencie, kiedy od tygodnia, dwóch tygodni mamy informacje właśnie o ptasiej grypie wśród kotów. No i tak naprawdę dopiero teraz zaczął działać sanepid. Inspekcja weterynaryjna w pierwszym jakby swoim oświadczeniu stwierdziła, że kot nie jest zwierzęciem strategicznym, więc nie trzeba się tym zajmować. Wydaje mi się to kuriozalne, skoro widzimy, że ptasia grypa przeszła na koty, co do tej pory wcześniej się nie zdarzało, to jest pytanie, czy istnieje zagrożenie także dla zdrowia ludzi. I widzimy, że tu nie chodzi, jakby jedną kwestią jest mięso, tak, surowe mięso, które się daje kotom, ale drugą kwestią jest sama obecność bardzo wielu ferm przemysłowych, to także ludzie, którzy na tych fermach pracują. Wiemy, że ptasia grypa zbiera swoje żniwo i też ktoś musi mieć kontakt z tymi zakażonymi ptakami, usuwać je. Do tej pory nie było przypadków, nie było wielu przypadków, prawda, żeby zarazili się ludzie, ale ewidentnie widzimy, że coś się zmieniło, więc tu moje jasne pytanie do ministerstwa. Czy ministerstwo planuje wydać jakieś konkretne rozporządzenia w tej sprawie, przyjrzeć się tej kwestii? Ewidentnie widzimy, że choroby odzwierzęce są zagrożeniem dla różnych gatunków zwierząt, ale także dla ludzi. I uważam, że nie ma co chować tutaj głowy w piasek i mówić, że nie jest to nasza kompetencja, tylko po prostu zarówno ministerstwo, jak i inspekcja weterynaryjna, jak i sanepid powinny zacząć działać. Czy jakieś kroki są w tym kierunku czynione? Bardzo dziękuję.
zadaję pani pytanie do pana ministra, a pan minister poprosił o głos. Także udzielam głosu panu ministrowi. Bardzo proszę, niech pan odpowie, bo prosił pan, chciał się. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie przestrzenne i planowania inwestycji, to Państwo posłowie powinni akurat wiedzieć doskonale, bo niedawno było głosowanie w Sejmie, przeszła ustawa o prawie budowlanym i tam został nałożony nowy obowiązek na, czy w zasadzie pewna reforma planowania przestrzennego, czyli studium uwarunkowań przestrzennych zostało zastąpione planem ogólnym, które każda gmina, czyli w całym kraju będą te plany musiały powstać do 2025 roku, czyli jeszcze są 2 lata. Każda gmina będzie musiała wykonać taki plan ogólny. W tym planie ogólnym będą zawarte właśnie strefy mieszkalne, produkcji żywności i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie zastąpienie tej samowoli samorządów, które świadomie nie wykonywały żadnych planów zagospodarowania, żadnych studiów i później na zasadzie WZ-ek dokonywano różnego rodzaju inwestycji. Jest to teraz zmienione przez najbliższe 2 lata. Takie plany mają powstać. Tutaj jest przedstawiciel ministra rozwoju. No i może później oddam głos, on może podać szczegóły, jeśli chodzi o tą kwestię. Natomiast odnosząc się do tutaj zarzutów pani poseł, no tutaj muszę być stanowczy. Pani poseł, ja apeluję, proszę, ale przede wszystkim apeluję jednak o to, żeby nie rozsiewać fake newsów. Żeby, jak się podaje informacje, żeby być precyzyjnym. Ja widzę, że pani nawet nie myli sanepid z weterynarią, bo sanepid podlega pod ministra zdrowia, weterynaria pod ministra rolnictwa i weterynaria. Od samego początku, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia dotyczące tych kotów, działała. Teraz próbuje i pani również się niestety do tego dokłada wywoływać panikę na podstawie zarejestrowanych 40 zgonów. 40 przypadków, które do nas zostały oficjalnie zgłoszone. Natomiast te informacje, które się pojawiły w przestrzeni medialnej, ja je dementowałem przed chwilą, dementowałem je dzisiaj rano, dementowałem je wczoraj. Mało tego, dementowali je również naukowcy, którzy opracowali badania, na podstawie których powstał artykuł w tej gazecie. A dzisiaj pani, jak gdyby nigdy nic, dalej powtarza te kłamstwa. Nie ma sytuacji w Polsce, w której surowe mięso, surowy drób zawiera ptasią grypę. Nie ma takiej sytuacji. I zakażenia kotów również nie ma żadnego potwierdzenia mówiącego o tym, że ta transmisja miała właśnie kierunek z surowego mięsa drobiowego do kota, który to mięso spożył. Te badania zostały źle zinterpretowane, źle przedstawione. Nawet autorzy tych badań przed publikacją gazety wydali oświadczenie i odcięli się od tej gazety, a dzisiaj autorzy tych badań wystąpili z nami na konferencji prasowej, jeszcze raz dementując te informacje. Więc bardzo proszę panią poseł i innych posłów, i wszystkich uczestników debaty publicznej o to, żeby nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, bo faktycznie jest tak, że to wywołało ogromne zaniepokojenie w społeczeństwie. Tutaj służby weterynaryjne mogą poświadczyć, wojewódzkie, powiatowe, również tutaj centralne w Warszawie. Mieliśmy bardzo dużo telefonów, bardzo dużo próśb o wyjaśnienie ze strony opiekunów, właścicieli kotów. Sam jestem właścicielem kota. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nie było reakcji, nie było odpowiedzialnego podejścia do tej sprawy. Tutaj zareagowaliśmy i od samego początku informowaliśmy. Mało tego, jedynym laboratorium w Polsce, które może stwierdzić te rewelacje, potwierdzić te rewelacje, które, tak jak powiedziałem, nie są potwierdzone, to jest Państwowe Laboratorium w Puławach, PIWET, które ma sprzęt, który jest akredytowany do tego, aby takie wyniki i w ogóle taką sekwencję badań przeprowadzić. I w żadnym z tych 40 postępowaniach, jakie zostały wykonane, nie stwierdzono, że tutaj pojawiła się transmisja z pokarmu czy tego surowego mięsa do kotów. Badania trwają, opieka i obserwacja nad tą kwestią ma miejsce i bardzo proszę, żeby to jednoznacznie zostało przekazane, bo tak jak powiedziałem,
Mamy bardzo duży, rozbudowany sektor drobiarski w Polsce i co jakiś czas pojawiają się informacje, które mają na celu, czy uderzają w ten sektor. Ja oczywiście abstrahuję zupełnie od tematu dzisiejszej komisji, żeby państwo nie poczuli się tutaj dotknięci tym, co ja mówię. Mam tu na myśli inne zupełnie zjawiska. Kiedy to na przykład rok temu pojawiła się informacja, że rzekomo do pasz dodawane są oleje techniczne, smary, co oczywiście było z kłamstwem. Prosiliśmy, apelowaliśmy o to, żeby nie publikować takich informacji i od razu zostało to wykorzystane przez Czechy, Słowację, parę innych państw do zablokowania eksportu czy importu polskiego mięsa na ich rynki. Proszę pamiętać o tym, że jest wielu zainteresowanych tym, żeby poszczególne gałęzi gospodarki w Polsce nie rozwijały się tak dobrze, jak się rozwijają dotychczas. Bardzo proszę, ad vocem pani poseł Tracz. Bardzo dziękuję. Ja chciałam tak króciutko ad vocem, bo mam wrażenie, że pan minister przypisuje mi słowa, których ja nie powiedziałam. Ja powiedziałam, że od ponad tygodnia tak mamy pewną sytuację w Polsce, a służby niezależnie czy podlegające pod Ministerstwo Rolnictwa czy inne, ale te, które powinny się tym zajmować, po prostu zawaliły. Dlatego właśnie to weterynarze i naukowcy niezależni. Nie, ja jeszcze chcę dopytać. Oni sami jakby podjęli działania, by badać te próbki, ponieważ mieli odmowę oficjalnych instytucji. A inspekcja weterynaryjna sama powiedziała, że koty nie są zwierzętami strategicznymi gospodarczo, więc nie czują, że muszą się tą sprawą zajmować. I poseł, ale co znaczy oni sami? Kto to badał? Oni sami to znaczy kto? Nie, grupy naukowców i weterynarzy, tak, widząc tę sytuację. Widzimy, ale jeszcze chciałam dopytać, bo odpowiedzią pana ministra na moje pytanie, jakie są planowane dalsze działania, jeśli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa, odpowiedzią było to, że odbyła się konferencja prasowa, ale wydaje mi się, że te działania powinny pójść trochę dalej niż tylko konferencja prasowa. Dziękuję pani poseł. To nie jest dzisiaj przedmiotem dyskusji, ale...